Proszę pani. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Przyczyn wypadków drogowych jest multum, jest dużo. Najważniejszą sprawą u kierowców i użytkowników dróg jest świadomość. Świadomość. Gdy tej świadomości nie będzie, to nie pomogą ani fotoradary, ani czujniki pomiaru prędkości w przeliczeniu na średnią prędkość na pewnych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych. Nic tu nie pomoże. Świadomość, ani znaki drogowe, ani, jak powiedziałem, fotoradary, których sieć fotoradarów wszyscy mamy w prasie, w internecie, gdzie są te fotoradary, to nie zdaje takiego wielkiego egzaminu. W miejscu fotoradarów noga schodzi z gazu, a potem się mija fotoradar i prędkość jest rozwijana. Prędkość, która jest najważniejszym i najbezpieczniejszym czynnikiem, jeżeli chodzi o wypadkowość. Pocieszającym jest fakt, że w porównaniu z ubiegłym rokiem na dzień dzisiejszy mamy o 500 osób mniej zabitych. I dlatego jako członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym często analizujemy te sprawy. Ja jestem tam z ramienia Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, bo straże tylko walczą ze skutkami później wypadków drogowych i jest to przykre i wielka trauma dla tych strażaków. Dziękuję bardzo.